bo jeszcze nic nie mówię. Próbuję ustawić, odblokować. Już zdążyłem się nagadać, zasłoniłem sobie komentarze, nie widziałem komentarzy. Więc prawdopodobnie zacznę od początku. Facebook tego nie zniósł. Czy mnie widać, czy mnie słychać? Znaczy, czy widać obraz, czy widać ten. Czy widać gościa z tymi obnażonymi pośladami dosłownie? Widać, słychać. Dobrze. To nic. W razie czego następne będziemy robić. Dobra. Działamy. Dobra. Więc od początku. Wszystkim dziękuję za uwagę i cierpliwość. W związku z tym, że czas już nas goni i troszkę czasu przepadło, ja zdążyłem się nagadać, to zacznę od początku, że wszystkim dziękuję za cierpliwość, wyrozumiałość. Czasami Facebook nie daje rady. Czasem jest tak, że ucina po prostu, jeżeli jest jakieś przeciążenie. Tak samo jest z jakością później tego obrazu. Więc po prostu może następnym razem przeniesiemy się na inną platformę lub dowiem się od informatyka, jak to zrobić, żeby po prostu nie ciało, żeby nie wywalało przez jakieś zbędne komentarze osób fake kont jakichś. Dlaczego używam plastikowych baniek? Otóż tłumaczyłem, że mam ku temu swoje argumenty. Po prostu się nie tłuką, jak spadają z ciała na posadzkę. Nie potrzeba ognia i oszczędzają ogrom czasu. I łatwo się je zakłada i później łatwo je się zdejmuje. A przede wszystkim moja działalność gospodarcza jest oparta na wartości czasu. Ja nie przetrzymuję klienta. Tak jak kiedyś leczyliśmy pacjentów codziennie przez 2 tygodnie i wracali co pół roku z bólami pleców, tak teraz uwierzcie mi, robimy 4 do 6 zabiegów po pół godziny i pacjenci nie przez ostatnie 4-5 lat. Ok? I teraz, dlaczego bańki działają, mówiłem. Otóż, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób ja stosuję i dlaczego stosuję. Jest taka technika manualna artykulacji, osteopatyczna, że jak jest kręgosłup i ja sobie przytrzymuję po prostu wyrostek kolczysty gdzieś w tym obszarze, i zaczynam ruszać nogą, obwodzenie w maksymalnym bezbolesnym zakresie ruchomości do momentu, aż poczuję ruch w tym segmencie. Czyli mam zmianę tkankową wprowadzoną przez rękę i ruszam nogą po to, żeby wpłynąć na zmianę tkankową od tego miejsca, gdzie wprowadzam zmianę ustawienia tkanek palcem do wszystkich naczyń, mięśni, kości, stawów, więzadeł, nerwów i układu limfatycznego, aż od stopy do tego miejsca, bo po prostu ruch się przenosi. Więc jeżeli postawię bańkę gdziekolwiek, a jesteśmy układem naczyń połączonych i tu mamy worek, w którym są wszystkie naczynia, kości, stawy i tak dalej, no to z automatu, jeżeli to jest ze sobą wszystko połączone, no to jeżeli wprowadzę tutaj zmianę tkankową przez postawienie bańki i każę pacjentowi chodzić, no to z automatu w trakcie ruchu, do którego zostaliśmy stworzeni, czyli do chodzenia, to
to dostosowuję resztę układów do tej zmiany tkankowej, którą wprowadzam przez bańkę. Dlatego polecam chodzić. Oprócz tego mechanizmu przeciwbólowego lokalnie, bo przecież jak pamiętacie, jeżeli stawiam bańkę, to przekraczamy trochę próg bólowy, więc jeżeli boli, no to ten ból jest powodowany przez nacisk, ale nacisk z podciśnienia, ok? I mamy ból, tylko że nacisk idzie po włóknach szerszych, jak po autostradzie, niż ból, który idzie w stanach chronicznych po włóknach wolniejszych. Więc jeżeli idą dwie informacje, a to dociera szybciej do bramki, czyli modulatora bólu, który jest w rogach tylnych rdzenia kręgowego i wypełnia się w bramce, to ból, który idzie wolniej, dociera do bramki, patrzy, bramka zapchana, nie ma jak przejść, więc z bramki do procesora idzie jaka informacja? Że jest nacisk, więc wraca jaka informacja tutaj? Że ma się zmienić, ma odpuścić, ma przestać chronić, bo ból jest tylko i wyłącznie, jeżeli nie jest z nocy receptorów w stanach chronicznych z powodu uszkodzenia, to jest to ze zmian po prostu ciśnienia, więc musimy wyregulować to ciśnienie, zablokować informację bólową. W związku z tym wystarczy wytrzymać 90 sekund, żeby doszło do zmiany w modulatorze bólu. I teraz tak. Kolejna rzecz. Jeżeli jest ból, postawię bańkę i zaczyna boleć, to oprócz tego, że lokalnie zmienia się przepływ informacji i wraca informacja, że ma tu się rozluźnić, no to jeżeli w głowie mam ból połączony, skojarzony z ruchem, który może powodować uszkodzenie, to ja z automatu wycieram te szlaki neuronalne, bo jest ból w warunkach kontrolowanych wywołany przez bańkę, ale się ruszam i przyzwyczajam się w ciągu tych 90 sekund do tego bólu, bo odcinamy informację bólową, więc zmniejszamy swoje odczucia i wyobrażenie i spada nam co? Lęk, który mam spowodowany i podniesiony z powodu tego skojarzenia, niepotrzebne nam skojarzenie, bo ból jest tylko i wyłącznie po to, żeby nas chronić, żeby wysyłać informacje do tego miejsca, żeby tu się obkurczyło, żeby chronić, żeby nie uszkadzać, ale nie ma uszkodzenia. Bo jak już wspominałem, gdyby było uszkodzenie kręgosłupa, dysku i nerwu, no to byśmy mieli konflikt korzeniowy rzeczywisty w tej okolicy, nie? I gdyby to było z uszkodzenia dysku, nerwu albo kręgosłupa, no to mielibyśmy charakterystyczne objawy, tak zwane korzeniowe, ok? Jeżeli ból by dotyczył nerwu gdzieś na obwodzie, to nazywamy to objawami neurogennymi dotyczącymi przebiegu po prostu nerwu. Gdzieś tam coś ciśnie na ten nerw, przegrody, przez które przebija się ten nerw i mamy bardzo podobne charakterystyczne objawy dla uszkodzenia kręgosłupa, dysku, nerwu albo po prostu pnia nerwowego gdzieś na obwodzie. Przede wszystkim zaburzenia czucia. Dotykam z jednej strony, z drugiej strony dotykam, nie czuję. Beton, po prostu jakbym dotykał ściany. Zaburzenia funkcji, utrata funkcji ruchu przede wszystkim. Czyli jeżeli ktoś mi mówi, a mam rwę kulszową, dyskopatię i tak dalej, a przychodzi o własnych siłach, no to już mi się coś nie zgadza, bo nie ma charakterystycznych objawów. Bierzemy się za badanie, dalej znowu, może przejść się na palcach, może przejść się na piętach, nie ciągnie stopy za sobą, więc z automatu wyłączamy tą hipotezę, że to jest z uszkodzenia dysku, kręgosłupa albo nerwu w okolicy kręgosłupa. W związku z tym wykluczamy tą hipotezę i zmierzamy do tego, żeby jeszcze dowiedzieć się, czy to czasem nie jest z wirusa, bakterii, grzyba i pasożyta. Jeżeli nie, no to mamy zmianę czynnościową. A o czym mówi zmiana czynnościowa? Jeżeli mam mięsień, to jeżeli mam włókna mięśniowe, to na każdym włóknie mięśniowym mam sprężynkę. I ta sprężynka, wrzeciono nerwowo-mięśniowy receptor, który reguluje długość i napięcie mięśnia, może zapisywać błędny komunikat, że ma przytrzymać i wyłącza funkcję po prostu. Dwa, każde włókno jest w opakowaniu, cały pęczek jest w opakowaniu, całe mięśnie są w opakowaniu i pod skórą mamy kolejne opakowanie, ta modna powięź i tam jak odrywam tą błąkę białą na kurczaku, tam są takie białe niteczki. I jeżeli dochodzi do ograniczenia chociażby z zapisanego błędnego komunikatu z tych receptorów nerwowych albo z powodu stresu, to zbliża się do siebie, tu gęstnieje, dochodzi do
adhezjogenezy, czyli gęstnieje, po prostu jest więcej tego kolagenu. Tam mostki wodorowe hydrolizyny załamują się, atomy się zbliżają, tworzące komórki, błony komórkowe tych właśnie włókien kolagenowych i tu przestaje się ruszać. Po prostu nie ma pompy, a jak nie ma pompy, a tu są naczynia, nerwy, układ żylny, limfatyczny, no to nie odpompowuje i to kiśnie. I ja to zawsze kojarzę z słoikiem ogórków, jeżeli mamy naczynie zamknięte, no bo ciało też jest naczyniem zamkniętym, ok? Jeżeli mam ogórki i z powodu fermentacji, co się dzieje z ogórkiem? Zaczyna puchnąć, więc co z automatu się dzieje? Zmienia się ciśnienie między ogórkiem a płynem, który jest dookoła ogórka. No, sorry za kolokwializm, to jest bardziej skomplikowane u nas w środku w ciele, ale żeby wam dobrze zobrazować. Więc my jesteśmy w stanie bańką trochę odkręcić, zmienić ciśnienie śródkrankowe, żeby ten ogórek w środku, w naczyniu zamkniętym, wrócił do swojej poprzedniej formy, żeby wykonywał właściwą funkcję we właściwy sposób, we właściwym miejscu. Ok? W związku z tym, jeżeli mam mięsień i zmienione ciśnienie śródtkankowe, a tu mam skórę, tkankę podskórną i tu mam naczynia włosowate, to jeżeli postawię bańkę i zaczynam to wyciągać, no to z automatu to, co jest w środku, trochę podchodzi pod górę, czyli odwracamy trochę polaryzację wody, podciągamy to wszystko w górę, zaczynają to naczynia włosowate wychwytywać i na nowo przetwarzać. Dwa, oprócz tego, że resetujemy te sprężynki, no to nam się rozluźnia i poprawia się przepływ. Trzy, rozrywamy te wiązania kowalencyjne w tych włóknach kolagenowych, dzięki czemu co się dzieje? Znowu mamy przestrzeń, której nie było, na przepływ płynów, ale też informacji, bo jak mam błonę komórkową, po której sobie wędrują białka, substancje odżywcze i tak dalej, usuwane są metabolity z produktów przemiany materii i tak dalej, a ona jest zagięta, no to jak mają do tego miejsca po prostu kolokwializując trafić składniki odżywcze, woda, tlen i tak dalej? Jak ma oddychać, jak ma funkcjonować ten malutki organizm, który tworzy po prostu naszą całość, okej? Ja to prezentuję w taki, a nie inny sposób i uwierzcie mi, że naprawdę to z minuty na minutę ból mija. Dlatego z ogromnym szacunkiem odnoszę się do osób, które to robią bańkami szklanymi. Ja nie mam pojęcia, jak to robić, także jeżeli macie, korzystacie z tego. Ja nie mówię, żeby nie robić szklanych, nie mówię, żeby nie robić ciętych, bo to się robi od tysiącleci. Natomiast no, też żyjemy w takich, a nie innych warunkach i trzeba aktualizować wiedzę, a to, co ja mówię, jest oparte tylko i wyłącznie na mechanizmach fizjologicznych i patofizjologicznych z literatury, z której się uczyłem. I jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć na mój temat, kim byłem? A, zaczęliśmy w razie czego od ziewania, od tego. To może sobie wejść na stronę arkadiuszmartyniuk.pl. Tam jest dorobek i dowiedzieć się, co zrobiłem, po jakich kursach jestem, czym jeszcze się specjalizuję, jaką mam edukację programową, kto za mną stoi, gdzie występowałem, gdzie nie występowałem, a uczestniczyłem i tak dalej, więc to wszystko możecie sobie sprawdzić. Jeżeli Biblią na grupie stawiania bańek, dziękuję jeszcze serdecznie administratorowi, że pozwala nam udostępniać i po prostu dzielić się wspólnie wiedzą na tej grupie odnośnie stawiania bańek w różny sposób, bo różne osoby potrzebują różnego podejścia. Ja się bardzo cieszę, że są prezentowane różne podejścia i teraz wasza w tym głowa i odpowiedzialność, żeby użyć własnej logiki, własnego rozumu do tego, żeby wybrać pod siebie, do siebie, do tego, jak wierzycie, jak czujecie, po to, żeby uruchomić konkretne mechanizmy. I ja mówię o tych mechanizmach. Ja nie mówię, że to trzeba tylko i wyłącznie bańkę plastikową w takich, a nie innych miejscach. Ja się opieram na anatomii, fizjologii i patofizjologii w taki, a nie inny sposób. Tak jak to działa zgodnie z tym, co jest mówione na forach i najnowszych konferencjach międzynarodowych, bo byłem jedynym Polakiem w Oslo i w Quebec i w Bolonii dotyczących tylko i wyłącznie dolegliwości bólowych pleców, także tutaj dlatego pozwalam sobie po prostu przed wami trochę się powymądrzać. Jeżeli będziecie chociaż trochę wyniesiecie wartości z tego, no to się bardzo cieszę.
dzielcie się z tym dalej, udostępniajcie, lajkujcie, żeby inni po prostu nie cierpieli, bo przy dzisiejszej ograniczonej dostępności do lekarzy i tak dalej, no musimy się wspierać, musimy się łapać za ręce, a nie tam hejtować się i mówić, że to nie działa, tylko spróbuj, przetestuj. Jeżeli nie wiesz, masz dużo chorób współtowarzyszących, postaw na razie dwie bańki. Przetestuj przez 10, później 15, później 20 minut, w zależności czym stawiasz, w jaki sposób stawiasz, żeby nie narobić sobie krzywdy. I pamiętajcie, nie stawiamy na otworach, w dołach łokciowych, tam gdzie jest miękko, w dołach podkolanowych, w pachwinach i tak dalej. Pada cały czas temat nerek, czy na nerkach można stawiać. I teraz uwaga, jeżeli ktoś przychodzi do mnie z dolegliwościami bólowymi pleców, no to najczęściej wskazuje tą okolicę. Nie tu, gdzie są plecy, kręgosłup, tylko najczęściej pokazuje przy zgięciu, że boli go tu. A co tu mamy? Pośladkowy wielki mięsień, który wplata się w co? W pasmo boczne, w napinacz powięzi szerokiej, idzie sobie później do pasma bocznego. I co, jeżeli mam ograniczenie w biodrze, to co? Może mi się... czy widać mnie dalej? Czy widać kostka? Tak, widać nogę? I teraz, jeżeli napinacz wplata się w pośladkowy i idzie do kolana, to może boleć kolano. I teraz zobaczcie, to się nazywa, jeżeli boli tutaj kolano kogoś, kto biega i po 5., 6. kilometrze zaczyna go boleć kolano, to ja mam takich maratończyków, którzy 3 tygodnie przed biegiem mówią: Arek, ratuj, 5., 6. kilometr mnie wyłącza, mam to przebiegnięcia 42,5. No to prosta rzecz, naprawdę. Wcale nie muszę szukać, oczywiście mam USG na miejscu i tak dalej, więc wspieram się, mam pełne badanie i pełne możliwości tutaj zdiagnozowania tego, co się dzieje w środku, czy nie ma obrzęku, czy nie ma uszkodzenia. Jeżeli nie ma, no to z automatu co robię? Bańka na napinacz powięzi tu, na połączenie między pośladkowym wielkim i na przebiegu. Bo tego nie da się rozmasować, to jest więzadło, to jest tak sztywne, że tego nie ma się rozrolować, nie ma szans. Więc co? Bańka. Po co? Żeby zresetować napięcia, zlikwidować adhezję, żeby uzyskać odruch taki z powodu zablokowania bólu, żeby wróciła funkcja po prostu. I to jest wszystko. I okazuje się, że po 1-2 zabiegach uzupełnionych inną terapią manualną i fizykoterapią precyzyjną, bo na przykład ja mam do dyspozycji przezskórną elektrolizę, czyli w konkretne miejsca, jeżeli widzę zmianę tkankową gdzieś na przyczepie ścięgna albo na przebiegu, widzę, że jest tendinopatia, czyli że jest pogrubiałe w stosunku do drugiej strony, no to pakuję tu igły, puszczam prąd stały, dochodzi do nekrozy, przyganiamy metaloproteinazę, czyli główny czynnik, który odpowiada za degradację tutaj włókien kolagenowych i wyłącza znowu funkcję, bo zmienia się środowisko chemiczne, odwracamy procesy zapalne, ściągamy składniki odżywcze na nowo i zaczyna tu się goić, dzięki czemu nie musimy brać żadnych zastrzyków i odwracamy cały proces chorobowy. I teraz znowu wracamy do tego miejsca, od którego zacząłem. Zobaczcie, jeżeli tutaj jest problem, tutaj wskazuje to miejsce najczęściej, no to mamy pośladkowy wielki, czyli ten mięsień. Okay? Pod spodem jest pośladkowy średni. Jeżeli mam ten pośladkowy wielki, to on ma dwie warstwy. Jedna wplata się w talerz biodrowy, czyli w tą kość krakowiaka, nie? Hej, hej. No to górna część powierzchowna wplata się w najszerszy grzbietu. A najszerszy grzbietu, ogromny mięsień, zobaczcie, gdzie się przyczepia? Cały talerz biodrowy prawie. Cała kość krzyżowa, wszystkie boczne powierzchnie wrostków kolczystych odcinka lędźwiowego, część piersiowego, aż wchodzi tutaj pod zapięcie stanika. 4 żebra tutaj pod spodem, kąt łopatki i wyłazi na drugą stronę. I teraz, jeżeli tu brakuje zakresu ruchomości, to może sobie tak kolokwializując pożyczać. Jeżeli tu się nie rusza, to musi nadrobić to. Jeżeli nadrabia, wygina kręgosłup, wygina żebra, wygina łopatkę, wygina ramię. A później co się dzieje? Rotuje ramię do środka, przez co za mocno rozciąga tu.
A jeżeli za mocno rozciąga tu, to jeżeli schowamy część mięśni tu, tu i tu. A to współpracuje z automatu z tym, co idzie wyżej. Więc z automatu możemy mieć ból głowy, ból między łopatkami, ból samego barku promieniujący tutaj do ramienia, do bocznej strony. I z automatu mamy szereg dolegliwości bólowych. Z jakiego powodu, z jakiej przyczyny? Z tego, że w mięśniu pośladkowym wielkim mogło dojść do zapisania błędnego komunikatu w mięśniach, w receptorach, które odpowiadają za długość i napięcie tego. I teraz, jeżeli gdyby tu doszło do jakiegoś uszkodzenia na przyczepie, to jeżeli mamy duży ładunek bólowy stąd, który idzie do rdzenia i później do procesora i wraca duży ładunek do modulatora i z powrotem tu, żeby się chroniło, więc tu się wyłącza. Po prostu traci funkcję i wysyła wygórowane informacje bólowe, wraca tu, żeby się spięło. Więc z tych segmentów, z których jest unerwiony ten mięsień, no to ten mięsień jest unerwiony też z tych segmentów, z których są unerwione inne mięśnie dalej. I promieniuje do nogi. I wcale nie musi być naciśnięty nerw, nie musi być wypadnięty dysk i tak dalej. Tylko po prostu idzie zbyt duży ładunek, wraca zbyt duży ładunek i z tych samych drzwi po prostu nie tylko idzie do tego mięśnia, ale też do innych mięśni w kończynie dolnej, aż do stopy. I po temacie. I mamy mechanizm konwergencji, o którym lekarze wam w ogóle nie powiedzą. Neurochirurg może nawet o tym nie wiedzieć, albo po prostu nie pamiętać, bo być może go w szkole o tym nie nauczyli. Dlatego my jesteśmy i dlatego my się tym zajmujemy i część informacji sami możemy sobie bańką w domu pokasować bez żadnego problemu. I zobaczcie. To jest 70-80% roboty przy kręgosłupach lędźwiowych. Które miejsce wskazałem? Tu. Czy pokazałem na kręgosłupie? Nie. Więc jeżeli sobie znajdę talerz biodrowy i położę sobie tutaj rękę, a tutaj odsłonię wam jeszcze mięśnie, bo tu jest kość nas nie oszuka. Tu mamy kolec biodrowy tylny górny, takie wystające. Tutaj często u kobiet jest dołeczek Wenus zaraz obok tego, więc nie trzeba szukać. Więc z automatu, jeżeli postawię sobie na to miejsce bańkę, no to już mam opracowane większość elementów, które się tu krzyżują. I część najszerszego, i część pośladkowego wielkiego, i pod nim pośladkowy średni. Największa cholera do leczenia w różnych dolegliwościach bólowych. U wielu osób kumuluje się tu duża informacja stresowa, można tak powiedzieć. No i dlaczego boli? I znowu wracam. Dlaczego boli? No bo jeżeli mam pośladek i cały czas przechodzę do pozycji siedzącej, to w siedzeniu co? Cały czas jest w rozciąganiu. A co reaguje na powtarzalny ruch rozciągania, ilość tego rozciągania? Te sprężynki, o których wam mówiłem. I one zapisują błędny komunikat i zaczynają trzymać, wysyłają błędne komunikaty, powstaje ból. Dwa, cały czas siedzę na tym tyłku, w związku z czym, jeżeli każdy mięsień jest w opakowaniu z włókien kolagenowych, a kolagen ma możliwość przebudowy, gęstnienia i sklejania się i tak dalej, przez co ogranicza przepływ komunikatów i płynów, z automatu zmienia się ciśnienie śródtkankowe, to cały czas siedząc, nie mając aktywności fizycznej, nie jestem w stanie przepompować na nowo tych płynów, tych informacji, które znajdują się w tych pośladkach. Więc jakie pierwsze zalecenie dla wszystkich z bolącymi plecami? Porozciągać 4 litery. Jeżeli nie wiecie jak, proszę bardzo, na YouTubie u Martyniuka macie filmik Zdrowy kręgosłup, 3 kluczowe pozycje. Wchodzicie tutaj, macie 30 minut nauki. Ja jestem wyznawcą zasady Pareto od zawsze. Minimum wysiłku dla maksimum efektu, po to, żeby zajmowało to jak najkrótszy czas, zabierało jak najmniej wysiłku, a żeby przynosiło jak najwięcej efektu. Więc tamto macie do wkucia. To wszystko będzie podlinkowane, będziecie mieli linki. I zobaczcie, już macie odpowiedź, gdzie stawiać pierwsze bańki w bólach pleców, w dolegliwościach bólowych pleców. Więc jeżeli mamy odwodziciele tutaj i prostowniki, biodra i tak dalej, no to z automatu, gdzie postawić bańkę? Na przyczepach lub później druga sekwencja na przebiegu. Tu jest fałd mięśniowy, ok? Tu jest granica, to po prostu widać. Zaraz może dam mu trochę skóry, żebyście zobaczyli. O, pupa, nie? Fałd mięśniowy, więc jeżeli mam talerz biodrowy tutaj, to na wysokości talerza biodrowego mamy L3. Tu mamy przyczepy pośladkowego wielkiego.
to bańka wędruje tu. Nawet tu, jeżeli się zmieści mniejsza, na krętarzu, czyli to, co wystaje, tam się łączy z napinaczem, poniżej krętarza, bo to wachlarzowato się przyczepia i już chodzę z jednej i z drugiej strony oczywiście, dobra? Ile? Do momentu, aż przejdzie ból. Druga sekwencja, jeżeli znowu mam talerz biodrowy, przyczepy mięśnia pośladkowego wielkiego, tam jest pośladkowy średni, pośladkowy mały i napinacz, no to na przebiegu. Bania, 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 bania. Z drugiej strony do dupaku, banie 4, chodzę. I teraz, jeżeli mam takiego pacjenta, że ma ograniczenie w biodrach, ograniczenie w plecach, tu mamy powięź piersiowo-lędźwiową, tutaj wyłazi tyle kabli na tej białej przestrzeni, że tu musimy stawiać banie po prostu, bo tego też nie porozciągamy. To jest takie sztywne do chronienia. Tam też są powiązane tutaj o takie czerwone, więc tam też są miocyty pochowane, że to się napina, regulujemy napięcie. Więc jeżeli im więcej białego widzimy gdzieś tu, tam tym mocniej też to może reagować na stres. A stres, jak już wspominałem za pierwszym razem, co robi? Zmienia nam balast kwasowo-zasadowy, idzie w kierunku kwaśnym, czyli źle, czyli z perspektywy chemicznej łatwiej rozwijają się stany zapalne, łatwiej dochodzi do zamiany właśnie w cytokiny, prostaglandyny i tak dalej. Dwa, spina się kolagen, czyli znowu dochodzi do zbliżenia, załamania błon komórkowych, zbliżenia włókien kolagenowych, zaczyna gęstnieć to wszystko, przestaje się ruszać i musi sobie skompensować gdzieś. Wysyła wygórowany sygnał, dochodzi do sensytyzacji uwrażliwienia, próg bólu spada na łeb, na szyję i dochodzi do allodynii tak zwanej, czyli zamiany informacji zwykłej, czyli jak w trakcie ruchu, zwykłego ruchu, zginania do przodu przy zakładaniu skarpetek mam rozciąganie i ściskanie, czyli zwykłe informacje, które idą, powinny być rozpoznawane, no to jak mam próg bólu, który stąd spadł na łeb, na szyję i idzie informacja o ruchu i ściska, który przekracza teraz ten próg, to inaczej jest odczytywany i jest zamieniany w informację bólową. I zobaczcie, nie ma uszkodzenia, a boli 10 na 10, rzuca na kolana i po prostu wyłącza nam funkcję. Ojejku, 720 osób, kocham was. Kocham was, będę robił po prostu. Jeżeli jest taka widownia, to po prostu chyba tylko zmienimy platformę, na której będziemy się spotykać, żeby nic się nie wieszało. I po prostu tam trzeba będzie się zalogować i to wszystko, bo Facebook widzę tutaj jakieś wariacje robi. I teraz, jeżeli wiem, że. I zobaczcie, później, co zrobić później? Jeżeli wiem, że pośladkowy wielkość. Przepraszam, już od 10 mówię non-stop z pacjentami i tak dalej. Jeżeli pośladkowy wielki łączy się w tym miejscu, to jest napinaczem powięzi, no to czemu mam nie postawić na napinacz? I to jest podstawa, absolutny hit, mięsień, z którym najczęściej też pracuję w dolegliwościach bólowych pleców, który reaguje na pogłębione lordozy. Bo jeżeli tu będzie mocniejsze wygięcie, to z automatu ten będzie musiał kontrolować też wygięcie. I znowu będzie w mocniejszym rozciągnięciu, tak samo jak ten mięsień, który jest pod nim, czyli pośladkowy już mały, ten. I z automatu znowu wysyłają wygórowane sygnały. On jest bardzo blisko talerza i biodra i zaczyna blokować biodro. Dochodzi do dysproporcji w napięciu i skacze na biodro i tak dalej. Więc tu tak naprawdę zalecam wam pracować na całym biodrze. Więc jeżeli mam dupaka i mam talerz biodrowy, to tutaj bania, tutaj bania, tutaj bania. Na przebiegu później bania, na poślad bania, na przyczepy bania, tu bania. Pierwsza sekwencja, na drugim i na pierwszym i na drugim pośladku. Z obu stron, żeby przeatakować układ neurologiczny i kasować po prostu błędne komunikaty. Druga sekwencja, tam gdzie zostały wolne miejsca, tam gdzie już nie ma siniaków ewentualnie na drugi dzień. Jeżeli robię to pierwszy raz, testuję, to zróbcie jedną sekwencję, zobaczcie jak się czujecie, żebyście gorączki nie dostali. Bo mi się już tak zdarzyło kilka razy, że postawiłem jedną sekwencję, 16 baniek, to mi zemdlały dwie osoby w trakcie, bo taki był
był odruch po prostu z naczyń włosowatych i to akurat byli młodzi mężczyźni dobrze zbudowani. Miałem dwie takie akcje. Cztery akcje miałem w ciągu życia zawodowego, że po zabiegach, ale to połączonych z zabiegami na trzewiach, czyli na tym, co się znajduje z przodu. Ok, o tym zaraz jeszcze wspomnę, digestive system. Jelitka, no to z automatu tak się rozluźniło. Był taki ogromny wyrzut substancji odpornościowych, że na drugi dzień osoba miała 38 gorączki, ale to był taki jednodniowy twardy reset dla całego układu, bo było przeciążone. Mieliśmy jedną taką sytuację i tu nawet chyba mignęła taka jedna osoba, że po jednej sekwencji i po terapii manualnej właśnie na trzewiach, to bardzo silnie działa na głowę i tak dalej, wylądowała osoba w szpitalu. I dobrze, że wylądowała, bo by dalej by była truta antybiotykami. 7 różnych antybiotyków przeszła w krótkim bardzo czasie. Okazało się, że tam były problemy z czynnikami psychologicznymi i zostały ustawione leki na nowo i odratowano w ten sposób zdrowie człowieka w ogromnym stopniu. Więc nie bójcie się tych zmian, wszystko będzie na korzyść, chyba że to będzie się ciągnęło dłużej niż 2 dni, aczkolwiek też miałem jedną taką sytuację, że przesadziłem z zabiegami, czyli zrobiliśmy 2 zabiegi pod rząd, bo przyjechała osoba spoza Warszawy, serdecznie pozdrawiam, zrobiliśmy trzewia, wszystko w zasadzie zrobiłem, plus bańki, na drugi dzień jeszcze pół godziny jakaś tam terapia manualna i przez 2 tygodnie nudności, wymioty, biegunki, czyściło, aż po 2 tygodniach dzwoni do mnie, słuchaj, wstałam rano, jakby ktoś mi zdjął 30 kg z pleców. Po jakimś czasie dostaję informację, że wyschła z toksycznego związku, że widzi świat zupełnie inaczej, zmieniło się postrzeganie. I no i co? No i tylko gratulować takiego. Ile chodzić? Już mówię, ile chodzić. Jeżeli stawiam bańki, sekwencja i ja zawsze stawiam tak, na dzień dobry stawiam napinacz, krzyżówka, pośladkowy wielki, pośladkowy średni, najszerszy grzbietu, przejście tutaj na krętarzu większym, najbardziej bolesne miejsce, czyli w połowie po prostu pasma bocznego na boku uda. Jak mam talerz biodrowy, wysokość talerza biodrowego, to tutaj stawiam na L3 banie z obu stron. Stawiam banie. Stawiam banie tutaj. Po co? Bo pod spodem, pod tymi mięśniami, się nie chcę słuchać. Jak mam grzebień, kości nas nie oszukają. Jeżeli tu mam grzebień, łopatki, to wystające z tyłu i tutaj mam kość, to tu mam przestrzeń dla podgrzebieniowego i obłego. I to z powodu znowu rozciągania, bo cały czas mamy ramiona do przodu, w protrakcji. Tak się rodzimy, zginacze są silniejsze. Jak nie ćwiczymy, nie mamy pompy, to znowu z powodu rozciągania tu mamy po zapisane błędne komunikaty. Tu bania, zaraz skasuję. Tu bania, jak wejdzie na kość, to też dobrze, tu bania i na drugą stronę, tam gdzie się kończy najszerszy grzbietu, bania i tu też bania. Ile naliczyliście? To już wasze, możecie sobie obejrzeć jeszcze raz. Z jednej i z drugiej strony i chodzę, ile aż poczuję, aż ból przejdzie. Teoretycznie potrzebujemy ile? 90 sekund. Praktycznie 3 do 5 minut ganiam swoich pacjentów ze zmianą ewentualnie tutaj sekwencji. I zobaczcie, jeżeli mam 16 miejsc z jednej i z drugiej strony, 16 miejsc i w każdym miejscu manualnie, musiałbym poświęcić 2 do 5 minut manualnie, a w ciągu 3 minut robię 16 miejsc, to jaką mam oszczędność? 2 razy 16, 32 minuty. Jak u mnie pół godziny zajmuje zabieg, to jedna sekwencja z 16 bańkami daje oszczędność jednego zabiegu, czasu, pieniędzy mojego klienta.
I to jest moje podejście, które prezentuję, i dlatego użyłam właśnie plastikowych baniek próżniowych, bo się tak szybko nie tłuką, bo są wytrzymałe, bo nie potrzebuje ognia, nie tłuką się i ogniem czy tam płynem ze środka, jak się wyleje, nie poparzę klienta. A poza tym mam oszczędność, bo nawet jeżeli zleci mi na posadzkę, to się tak szybko nie potłucze. Ok? Macie to? I teraz kolejny mit albo informacja zwrotna. Digestive urogenital. Bańki na nerkach. Jeżeli chciałbym postawić bańkę na nerce, to musiałbym przebić się przez odpowiednią głębokość. Czyli musiałbym przejść przez skórę oczywiście, tkankę podskórną, tłuszcz, najszerszy grzbietu, zębaty tylny, dolny, prostowniki biodrowo-żebrowy, wielodzielny, krótkie mięśnie, stawy, ogromną kolumnę kręgosłupa. Tam jest jeszcze przestrzeń, tam jest poduszeczka na tych nerkach. To ile? Tam już się zebrało 10 cm. Bańka tak głęboko nie sięgnie. Mechanicznie nie jesteśmy w stanie wpłynąć. Mechanicznie, powtarzam, nie ma szans, żeby wpłynąć bańką na nerki. To jest zbyt głęboko, jest w bezpiecznym miejscu, schowane za kręgosłupem, schowane pod łukami żebrowymi, leży sobie spokojnie tutaj na mięśniach, jest otoczone narządami wewnętrznymi. To naprawdę bardzo dużo siły trzeba, żeby dojść do tego ważnego narządu. I ja tutaj tyram po prostu swoich pacjentów, tylko to jest tak, wszyscy krzyczą, boli, nawet w regulaminie mamy takim niepisanym, że można kląć, można krzyczeć, można obiecywać śmierć Martyniukowi, bo ja stawiam tak, żeby bolało. Nawet w tych miejscach, na wysokości niby nerek, bo tak czy siak, co tu mamy? Mamy przyczepy mięśniowe. Zobaczcie, jak mam boczne powierzchnie wyrostków kolczystych, i jest to tak spięte, że nie mogę dojść tu paluchem, no to muszę to wyciągnąć bańką, albo igłę tu wsadzić, zresetować, zrobić twitcha, albo wpuścić tam prąd, żeby zmienić środowisko chemiczne, albo wbić tutaj igłę nawet w te króciutkie mięśnie, żeby zmienić cokolwiek, wywołać jakąś reakcję. I to właśnie tu muszę, na wysokości nerek, bo co tu jest? Mięsień biodrowo-lędźwiowy bardzo często i tutaj rąbię. Jeżeli ktoś ma uogólnione zmiany, no to się nie pieszczę, tylko jak zobaczcie, gdzie się zaczyna mięsień wielodzielny i dokąd idzie. No kurde, masa wspólna prostowników i rąbię. Bania, jedna na drugiej, tam zostawiam kilka milimetrów przestrzeni, żeby jedna się o drugą nie opierała, żeby nie wyciągała skóry, żeby nie pożyczała i rąbię od góry do dołu. Oczywiście pilnuję, tutaj na środku nie stawiamy, ok, bo tu jest więzadło, tu jest za dużo struktur takich, które później wplatają się do opony rdzenia. Tutaj ostrożnie dla Was, to już lepiej zostawić dla kogoś, ale na karku z jednej i z drugiej strony, tu na środku nie, ale później robię jedną sekwencję z jednej i z drugiej strony. Nawet zostawiam sobie szerokość bańki pierwszej sekwencji. A druga sekwencja? Zostaje mi miejsce między tymi bańkami? Bania. Zostaje mi miejsce obok? Bania. Na nerkach. Bania. I z drugiej strony. Robię dwie sekwencje, zostawiam na jutro. Następnego dnia robię znowu. Dlaczego? Ja już jestem przyzwyczajony i na przykład już mi tylko nie zostają ślady. Jak się przedźwigam trochę, nastoję się nad leżanką, to często mi wychodzą na przykład tutaj ślady tylko i wyłącznie, jak mam za dużo pracuję na wyciągniętych rękach przy pacjentach. Boże drogi. Dobra, do domu trzeba lecieć, nie? Macie to? Widzicie to? Jeżeli tak, dajcie sygnał, kocham cię, Martyniuk. Jak ten, 700, ja cię kręcę, kocham was, po prostu kocham was. Będą szkolenia stacjonarne, technika dla każdego, bo to jest techniczne,
i dopiero stacjonarne będą certyfikowane. Będzie na Arkadiusz Martyniuk na zakładce Akademia wystawiona informacja, żeby zaznaczyć, jakie miasto, do jakiego miasta mam dojechać. I tam, gdzie się zbierze odpowiednia ilość osób, czytaj powyżej 12 osób, tam jadę, robimy warsztat. I jedziemy z koksem, no bo kurczę, no musimy się tutaj wspierać, bo w dobie dzisiejszego ograniczenia do służby medycznej, no trzeba sobie radzić. A to, co robię z pacjentami, jak ich wyginam i tak dalej, to część mechanizmów fizjologicznych jesteśmy sami sobie w domu wykonać, skutecznie wykonać, w bezpieczny sposób wykonać. I każdy mówi, o, nawet, o, inna sprawa, słuchajcie, termofor, kurde, gumowa poducha na wodę. Gotuję wodę, przestaje się bąblować po zagotowaniu, od razu nalewam takiej gorącej. Spuszczam powietrze, zakręcam. Ręcznik na ciało i gdzie przykładam? Na nerki. Oczywiście, że nie na nerki, bo podczerwień z termoforu, jak mamy odpowiednią głębokość, no na 1,3 cm wejdzie podczerwień, czyli fala elektromagnetyczna w postaci ciepła, czyli promieniowanie podczerwone. I teraz to jest straszne, u kobiet w ciąży nie można stosować. Czyli co, kobieta w ciąży ma, nie ma prawa przytulić się do męża, bo mąż przecież też jest ciepły, emituje promieniowanie podczerwone niewidzialne, tak? Więc proszę Was, z uwagą, uważnością, jeżeli ktoś ma z tym problem, niech sobie otworzy traczyka z fizjologia, Biblia dla wszystkich, którzy zajmują się medycznymi rzeczami, jak to działa, kiedy można, kiedy nie można. Oczywiście, jeżeli ktoś ma urwaną skórę, no to nie robimy termoforu, ale w 99% wszystkich dolegliwości bólowych pleców ciepło najfajniej działa. Nie ma pochlebnych wcale badań naukowych na ten temat, bo być może słaba konstrukcja tych badań jest. A tutaj co pacjentowi nie zalecę? Boże, termofor, póki nie dojechałem na zabieg, termofor po prostu uratował mi życie. O, tu macie korek do termoforu. To jest gumowa poducha wypełniona wodą, położona na ręcznik i to wszystko oparte o na plecy. Albo wzdłuż kręgosłupa. I wtedy trzymam 7, 15 minut maks, bo to ma być intensywny zabieg, ale krótki w czasie, po to, żeby przystymulować. Czyli kładę sobie tu, jak mnie bolą lędźwie, kładę sobie tu, jak mnie boli kark, później rzucam sobie w nogi albo zamieniam na kota i tyle. Ale nie tu, mi tu nie piszcie, że łańcuch ten. Będzie wszystko na arkadiuszmartyniuk.pl, dobra? I teraz tak, mam nadzieję, że skorzystaliście z tego. Lajkujcie. Bo informacje będą wrzucane tylko i wyłącznie na Rehealth i Arkadiusz Martyniuk. Więc jeżeli jesteście na Facebooku, no to jak mam Facebunia, Facebunio, obudź się. I mam Rehealth i Arkadiusz Martyniuk. Rehealth i Arkadiusz Martyniuk, no to wypadałoby kliknąć lubię to lub obserwuję to, żebyście byli na bieżąco. Ja nie spamuję, ja nie mam czasu wam spamować, ok? Do wkucia macie zdrowy kręgosłup, trzy kluczowe pozycje. Macie lajkować, macie mi się język kończy, zasubskrybować, żeby też wam wpadały informacje. Druga rzecz, nie sprzedaję baniek, bo wyzerowałem magazyny z tamtej firmy z Niemczech, a odezwał się pan z firmy MedStore i dostałem bańki. Będę robił unpacking, będę wam pokazywał. I to, co chciałem wam polecić, są dokładnie te same bańki. Są za tylko 117, a jeszcze jak wpiszecie kod, który wam udostępnię na Rehealth Arkadiusz Martyniuk, to jeszcze 10% zniżki dostaniecie. I czy takie chcecie, czy takie chcecie, nie wiem do czego są te bańki, dziwnie mi się kojarzą. Czy chcecie sobie takie eleganckie pudełeczko, czy taki mniejszy zestaw na próbę, czy takie super zajeżyste pudełko z bańkami. Niezależnie od tego, które wybierzecie, ja polecam, to jest absolutny hit i z tego co wiem, mają mało.
Więc kto się chce podleczyć, no to znowu tam chyba, nie pamiętam ile, nie zdążyłem odczytać tego maila, ale tutaj zaraz po webinarze wrzucę kody zniżkowe do sklepu meds-store.pl. Tam możecie wchodzić, się czaić i zaraz wrzucę zniżkę. Wystarczy wejść, zamówić, w kodzie rabatowym wpisać hasło, które udostępnię u siebie na stronie. Wyskoczy Wam po zalajkowaniu strony Rehealthy Arkadiusz Martyniuk. I oczywiście te osoby, które chcą, udostępniam znowu 100 darmowych wejściówek na 3-4-dniowy całkowicie pełny dostęp do szkolenia, zestawiania baniek, tam jest wszystko opisane w szczegółach. Kto chce od razu pełny dożywotni dostęp, no to ma zniżkę 150 zł. Do niedzieli jest ta zniżka aktywna, więc sobie zamawia. W kodzie wpisuje hasło, też udostępnione na Rehealthy Arkadiusz Martyniuk. Będzie za chwilę po webinarze, wrzucę wszystkie informacje. Więc kto zdąży, no to jest 100 dostępów. I do końca niedzieli ma dostęp pełny do kursu. I może szaleć i proponuje, tam jest 14 różnych rozwiązań na różne dolegliwości bólowe. Jak nie, no to wtedy 147 zł wychodzi za to. Natomiast to, co chciałem Wam powiedzieć, bo zaraz się znowu wyzeruje magazyn. Dużo osób się mnie pyta, ja nie będę się zajmował bańkami, sprzedażą baniek. Bardzo szybko działają, bardzo sprawna komunikacja jest, więc polecam. No i co więcej, rozciągajecie dupaka, pamiętajcie o oddechu, pamiętajcie o tym, że stawianie baniek nie zastąpi ruchu, więc na spacer i teraz tak, jak idę sobie na spacer, no to idę na spacer 20 minut, ale te 20 minut po 20 minutach mam wrócić z językiem na brodzie. Dlaczego? Bo nie chodzi tylko o serducho i naszą głowę, nasz mózg, tylko chodzi o narząd ruchu. A narząd ruchu rządzi się swoimi prawami. I żeby najlepiej zadziałać, to właśnie musi mięsień, miocyt, komórka mięśniowa poczuć nacisk, dlatego jest bańka, plus ruch i wtedy dochodzi do mechanotransdukcji, czyli nacisk plus ruch jest zamieniany w informację chemiczną i tworzy się zestaw białek, czyli jeżeli mam ćwiczenia, ruch z obciążeniem wykonywany powoli, to miocyt sam sobie robi żarcie. No kurde, genialne. Genialne, geniusz. I samym bańkom oddaję hołd i za osobę, która wymyśliła te bańki. Po prostu zamiast cisnąć nie wiadomo ile, to można postawić bańkę. I kurczę, jeszcze istotna sprawa. Jeszcze przytrzymam Was 2 sekundy. Zobaczcie, co się z przodu do kręgosłupa przyczepia. Przepona, główny mięsień oddechowy, tu do segmentów aż do L3. Obok mięsień biodrowo-lędźwiowy, który steruje całym biodrem i kręgosłupem lędźwiowym. Na to wszystko wklejone mamy jelita. Jak mam jelito cienkie, to ono jest w opakowaniu i to opakowanie przykleja się bezpośrednio do kręgosłupa, gdzie w ten sposób do L3. I często mam kucie w brzuchu promieniujące. Myślę, kurczę, boli mnie tu żołądek, mam raka żołądka od razu. Tak, promieniuje mi gdzieś na obwód, do biodra, nie mogę spać w nocy, bo nażarłem się na noc, żołądek mam wypchany, wysyła wygórowany sygnał, wraca do żołądka i wypada przez połączenia wiscerosomatyczne na biodro i boli mnie biodro i promieniuje mi do nogi. Ojejku, jejku. A jelito grube leży sobie tutaj, jest wklejone na mięsień biodrowo-lędźwiowy. Jeżeli mam jakiś problem, mam IBS, czyli syndrom wkurwionego jelita i mam jakieś wzdęcia, zaparcia, biegunki, to z automatu, jeżeli jelito mam rozdęte, o, dziękuję, to jest ten pan serdeczny. Serdecznie pozdrawiam Marcina Burdackiego ze sklepu MedStore, który sprzedaje zajeżyste bańki. Jeżeli mam tutaj wszystko poklejone, ściśnięte ze stresu, no to z automatu rzutuje mi z automatu też na. Wam serdecznie dziękuję, że ze mną wytrzymaliście aż tyle czasu. Uwielbiam Was. Dziękuję Wam za uwagę, za Wasz czas. Leczcie się, nie bójcie się tego. Będę kontynuował tą pracę, będę dzielił się wiedzą, bo mi to sprawia ogromną frajdę i stawiajcie bańki
Nie bójcie się tego, niezależnie jakie bańki. Widziałem, że tam pani wrzuciła, że cięte. Super, piękna rzecz, z chęcią obejrzę, jak tylko będę miał czas. Ktoś o 20 robi zestawiania ogniowych bańek. Jeszcze piękniej, super. Uczcie się tego i wybierajcie bańki pod siebie, tak żeby to dla was działało. I żeby, bo sama wiara w to, że coś działa, no to już mamy 60% skuteczności tego, że to zadziałało, bo w głowie mamy i w układach zaprogramowany taki schemat, że jeżeli ja sobie coś wymyślę, wyobrażę ruch, to samo wyobrażenie ruchu ma 35% skuteczności tego ruchu. Tak to działa, więc na spokojnie wszystko sobie róbcie. Udostępniam zaraz linki, udostępniam kody. Do końca niedzieli działa kod na darmowy 4-dniowy dostęp do pełnego szkolenia. Do końca niedzieli działa kod zniżkowy na dożywotni dostęp już za 147 zł do szkolenia Fascial Cupping. Dożywotnio działa kod na 10% zniżki w sklepie MedStore na którekolwiek bańki albo na inny sprzęt, jaki chcecie. Kocham was, ściskam tule, czule was, ściskam czule. Może drogi, już muszę kończyć. Miejcie cierpliwość do mnie, do tych technicznych rzeczy, bo jednej osobie w ogóle się nie załadowała strona po zakupie, a dwie osoby miały problem z zalogowaniem, więc piszcie maile, piszcie na Messengera. Ja będę, jak będę miał chwilę, będę na to wszystko odpisywał i będę próbował łatać. Jeżeli nie, po prostu zwracam pieniądze bez żadnego problemu, bez żadnego gadania. Najważniejsze wasze zadowolenie i zdrowie. Więc życzę spokojnej nocy. Uwielbiam was i do usłyszenia za 2 tygodnie. Będzie o barku. Buziaki, trzymajcie się, hej.